odbywają się już od kilkunastu lat, o ile nie od około 20. I co roku odbywało się to na Granicznej, ulicy Granicznej w Chorzowie Batorym przy basenie. Od 2 lat postanowiliśmy zrobić to na naszej nowej przestrzeni tutaj wyremontowanej z budżetu obywatelskiego. Sprawdza się. Teraz mamy 2. imprezę z rzędu. Rok temu było nieco mniej ludzi. Teraz mamy dość dużo jak na tak mały teren. Jest dużo animacji dla dzieci. Tutaj osoby zostawiają dzieciaki, idą sobie pod scenę tańczyć, bawić się. Dzieciaki są w zamkniętej strefie bezpiecznej, także jest zainteresowanie. Też się wam nie przyprowadziła. Mi się podoba. Jest fajnie i muzyka, i do dzieci, więc super. Bawiliśmy się chustą Klanza, malowaliśmy twarze, bawimy się ruchowo i integracyjnie. Ja uważam, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne. Dlatego, żeby łączyć czas rodzinny z czasem dla dzieci. Tutaj jest miejsce i dla rodziny, i dla dzieciaków. Także ja uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Ja jestem za. Ja się dobrze bawię. Są ludzie, jest przede wszystkim pogoda, bo to tutaj jest taki czynnik bardzo ważny. I mamy zawsze szczęście z pogodą na dniach Hajduk. Mamy, poza oczywiście animacjami dla dzieci, wydarzenie artystyczne i to są koncerty. Była orkiestra Dęta Huty Batory, która gra nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, od 80. Teraz występuje Piotr Herdzina i jeszcze będzie jeden koncert zespołu Strawanger. Nie ugasi tego straż ogniowa, ani zimnej wody łyk. Nam jest metoda naukowa, okłasna zrobić mig. Kiedy rzasz